A tutaj kolejna specjalność stąd. Tortelli con ricotta, spinaci, burro e salvia, już mówię o co chodzi. Tortelli nadziewane serem ricotta, szpinakiem, serem grana padano, bo tutaj jest region, gdzie produkuje się grana padano. W pobliżu Piacency to właśnie grana padano, polane masłem z szałwią. I one mają nieprzypadkowo taki kształt, który bardzo pasuje do moich kostiumów w średniowieczu i trochę później nie znano sztućców, zatem robiono takie kluseczki, żeby móc je zjeść. O, tak. Fantastyczne. Poezja. Wiadomość smutna, ale niestety nieodwołalna. Kończy się program. Za mną mauzoleum Dantego w Rawennie. Nie będę oczywiście mówił wierszy, ale mam nadzieję, że to, co widzieli Państwo na stołach, jest przynajmniej jakimś substytutem poezji. Zatem odwiedzajcie północne Włochy, odwiedzajcie Via Emilia, odwiedzajcie tę okolicę. Jedzcie tutaj i korzystajcie z przepisów, które dzisiaj zobaczyliście. Dziękuję, do widzenia.